Siema byki! Dzisiaj testuję nowy mikrofon. Jadę dzisiaj do Markowic się przejechać. Naleję paliwa. Testuję też mój stary kask Shoei. Dojadę tam na miejsce, to pewnie jakiego live'a zrobię. Siema. A, paliwa jeszcze wezmę. Trochę. No, tu w tym kasku mam szybę. Tą lustrzankę. To już nie jest tak źle. Ale na ściga to te kaski wszystkie takie ciasne są, wiecie. Muszą takie być. Kto nieprzyzwyczajony, to klaustrofobii można dostać. Fajerka to już swoje pali. Pojadę tą małą obwodnicą. I centralnie na Markowice. Muszę do tych pełnych kasków się trochę poprzyzwyczajać, bo cisną na poliki. Na enduro łatwiej kask dobrać niż na ścigacza. A jak jeszcze chce się vlogować, to już w ogóle. Bo tak do jazdy to spoko. Kacper namawia mnie na interkomy, ale ja nie lubię, jak coś mi gada w kasku, zwłaszcza w czasie jazdy. Powiem, że ta szybka lustrzanka jest ideolka. Jakby ktoś kiedyś się zastanawiał, czy brać lustrzankę, czy czarną, to z czystym sumieniem mogę polecić lustrzankę. Nie wiem w tej chwili, jak ja głośno mam mówić, żeby się to dobrze nagrało, żeby przesteru nie było, ale uczę się mówić w tym kasku, no. Tak bym powiedział. Droga jest zamknięta, będę musiał wcześniej zjechać. Coś tam robią. A ja centralnie co? Do Markowic, może widzów się spotka. Pozdrawiam ulepy. Oj, fajny winkiel, ale długi. No i tu na rondzie prosto.
dobrze jest mieć na ścigacza dobrze dopasowany kask, czyli mocno, ciasno. Czasami są takie wiatry jakieś boczne. Rzuca głową niesamowicie, tak jak mnie rzucało w tym na enduro kasku. Jest stabilnie. Tylko jeszcze te rękawice. Muszę je, kurczę, w jakimś środku, czymś muszę je zakonserwować, żeby nabrały trochę elastyczności, bo są sztywne. 7 lat w szafie leżały. Przez te ściśnięte puliki nie mogę się wysławiać dobrze, bo przygryzam sobie puliki. Właśnie nie wiem, czy tu pinlocka mam założonego, muszę sprawdzić, ale chyba nie zakładałem. Dobra wentylacja jest w tym kasku Shoya. Spirit 3 ja mam. Chciałem go sprzedać, ale raczej nie sprzedam. To jest takie specjalne malowanie pode mnie na Ducati. No dobra, lecimy. Widzę, trochę wyjechało. Może ktoś też pojedzie na tą drogę pustą. Ale pachnie tu piekarnia. Przez piekarnię przejechałem. Jakaś torba jeszcze na ścigacza by mi się przydała. Taka gdzieś tutaj coś na bak. Albo coś na nogę. Kiedyś miałem taką torbę na nogę. Bardzo dobra sprawa. Nawet ta mała butelka wody chodziła. I co, w ścigaczu muszę jeszcze olej wymienić. Na razie dolałem. Co prawda świeży mam olej, ale... ale chciałbym go już wymienić. Świece mam nowe. Ja wiecie co zapomniałem, teraz dopiero się wczytałem jeszcze raz. Fireblade'a od 92 roku w ogóle produkują. Ten model, który ja mam. Zapomniałem zupełnie. Czyli na 92 rok to była rewolucja, nie? Długo nic nie było, dopiero w 99. Yamaha pewnie. R0. Nie wiem, czy Suzuki coś miało. Ale chyba Honda to takim pionierem była, jeżeli chodzi o sporta na szosę do sprzedaży w standardzie. Czyli już potwora. No i V-Max tej mojej, no to ile jest, no mówiliście koło 290-300, producent mówi, że 260 i to by się zgadzało, bo jak ją kupowaliśmy, Clemens nią jechał i mówi 255 miał i to prawie przy maksie było. C
Czyli dużo się nie pomylił Clemens. No, a jeżeli chodzi o ten kombi Shima, no 52 rozmiar dla mnie idealny. Ma jeszcze tutaj takie boczne wstawki na biodra. Poprzednie moje takich nie miały. No trochę ograniczają ruchy te protektory, ale może to kwestia, żeby skóra się dobrze poukładała, ułożyła do ciała. Może spotkam ulepy. To tutaj te domy chyba. Pożeraczka kilometrów. I jeszcze powiem wam, że bardzo lekka jest. 180 parę kilo waży, niezalana. A moja jeszcze jest odchudzona. Dojechałem. O, pusty parking. Elegancko. A stąd, jak będę wracał, to nie wiem, na obwodnicę wjadę? Nie wiem, zobaczę. No jestem ciekawy nagrywek na tym mikrofonie. Ojeny, mówię wam, nie wiem, 3 dni testuję, no 3 dni, ale wcześniej jeszcze też testowałem inne, no i tam w ogóle lipa wychodziła. Jednak na enduro kasku się najlepiej gada. Generalnie w tym kasku się fajnie jedzie. O, teraz siebie słyszę, bo tak to wiecie, uszy zatkane. O ja,
Chyba jakiego live'a trzeba odpalić. Ale mówię wam, na ścigaczu trzeba uważać. Trzeba, kurde, uważać. Muszę to wszystko poczyścić. Te sety. Szczoteczka, szmatka i jechane. To tymczasem, zaraz wsiadam na hulajnogę i jadę dalej. No i tak, jeżeli testy tej kamery, mikrofonu sprawdzą się, no to będę nagrywał. Choć muszę wam powiedzieć, że w dziesiątce baterie to szybko wsiadają. Około 40 minut, 35 bateria trzyma. W 360 jest to niebo lepiej. Ponad godzina. Hello. A, kurde. Panie, miałem fotę sobie zrobić. Jeszcze. W tym. No. W tym kasku. O, nie miałem zdjęcia jeszcze nigdy w tym kasku. Trzeba to nadrobić, nie?